jestem dumny i wdzięczny, że w gminie Rokitno, tu, w małej ojczyźnie, co roku odbywają się różne przedsięwzięcia i wydarzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jest to bardzo ważne, cenne i szlachetne, ale przede wszystkim edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości to uroczystości podniosłe. Co roku gmina Rokitno organizuje różne przedsięwzięcia, wydarzenia. Dzisiaj rok, dzień szczególny, ponieważ tu w Rokitnie, w miejscowości Rokitno, została odsłonięta tablica na murze pamięci. Mur pamięci przy placu Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie został ufundowany przez samorząd gminy Rokitno oraz różne instytucje i podmioty, które współfinansowały budowę tego muru. Również wciągnęliśmy flagę na maszt z programu Maszt w każdej gminie, program rządowy pod patronatem premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a więc uroczystości piękne, cudowne. Dopisali nam mieszkańcy gminy Rokitno, zaczęliśmy tą mszą świętą w kościele parafialnym w Rokitnie i bardzo się cieszę, że to wydarzenie miało miejsce 11 listopada. Wczoraj natomiast przepiękna akademia w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Rokitnie w wykonaniu uczniów szkoły. Złożyliśmy również kwiaty i zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci w Pratulinie i w Kołczynie, a więc gminne obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w naszej gminie dobiegają końca, ale bardzo się cieszę, że miało miejsce to, że tablica pamiątkowa z napisem w hołdzie Polakom poległym w obronie ojczyzny, fundatorzy, mieszkańcy gminy Rokitno, już tą tablicę mamy na murze pamięci w Rokitnie. To jest miejsce, w którym inne jeszcze rocznice będą mogły być upamiętnione. Oczywiście. Mur pamięci to takie miejsce, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł zatrzymać się na chwileczkę. Jest to przede wszystkim pamięć o bohaterach, którzy oddali życie za to, że możemy w tej chwili żyć w wolnej Polsce. Wokół tej tablicy na murze pamięci głównej będą mniejsze tabliczki. Różne tabliczki upamiętniające różne wydarzenia, a więc niech ten mur pamięci służy społeczności całej gminy Rokitno. Wierzę, że mieszkańcy będą się zatrzymywali przy tym murze, będą przychodzili na uroczystości patriotyczne i nie tylko, bo ten mur ma nawiązywać do pięknej historii naszego kraju Polski. Dziękuję bardzo.